Będąc w Krakowie, warto odwiedzić Wawel. A idąc plantami w kierunku Królewskiego Wzgórza, napotykamy tę oto skromną ławeczkę, która upamiętnia wyjątkowe wydarzenie związane z historią matematyki, gdy jeden z uczonych usłyszał rozmowę o całce Lebesga, którą prowadzili Otto Nikodym i Stefan Banach, przyszły twórca lwowskiej szkoły matematycznej. Dwudziestolecie międzywojenne to czas nie tylko budowania nowoczesnego państwa polskiego, ale także okres, kiedy wyjątkowo intensywnie rozwijała się nauka, literatura, sztuka czy architektura. Dzisiejszego eksperta chciałbym zapytać o najważniejsze dokonania nauki polskiej w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz szeroko pojmowanej humanistyki. Janusz Mierzwa, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Pracowni Historii Polski Najnowszej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komisji Historycznej PAN, znawca historii Polski XX wieku, dziejów społecznych, gospodarczych i politycznych II Rzeczypospolitej, biografistyki oraz historii administracji państwowej i samorządowej w XX-wiecznej Polsce. Jakie zdaniem pana profesora były największe osiągnięcia polskiej nauki w okresie dwudziestolecia międzywojennego w zakresie nauk ścisłych? Generalnie, jeżeli spojrzymy na naukę polską w dwudziestoleciu międzywojennym, to ona była tworzona przez dwie grupy ludzi. Tak? Z jednej strony to są emigranci, czyli ci, którzy przed 1918 rokiem przebywali poza ziemiami polskimi i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zdecydowali się na powrót do kraju, mimo tego, że ten kraj mógł im zaoferować finansowo gorsze warunki niż ich dotychczasowa, tymczasowa ojczyzna. I przykładem takich postaci wybitnych, jeśli chodzi o nauki ścisłe, na pewno jest Gabriel Narutowicz, praktyk, w mniejszym stopniu teoretyk Ignacy Mościcki. Natomiast z takich talentów, które jak gdyby wzrastały na ziemiach polskich, to myślę, że na pierwszym planie tutaj można było wymienić Stefana Banacha, twórcę, tak, lwowskiej szkoły matematycznej. Postać pełną ciekawych anegdotek, chociażby jeśli chodzi o jego obronę doktoratu. Tak, to z jednej strony, z drugiej strony jesteśmy w Krakowie, to w Krakowie jak gdyby ten talent został przez Hugo Steinhausa odkryty. Rozmowa na ławeczce pod Wawelem, też jak gdyby uwieczniona z 1916 roku. A na czym polegał fenomen szkoły lwowskiej Banacha? Sam Banach był jak gdyby takim samorodnym talentem. Nie przeszedł tej całej ścieżki, która jest charakterystyczna dla drogi uniwersyteckiej. Natomiast był twórcą, autorem pewnych bardzo oryginalnych rozwiązań, koncepcji. Zresztą ta sprawa tego spotkania z 1916 roku dotyczyła jak gdyby dyskusji w kontekście całki Lebesga. Dobrze, czyli mamy nauki ścisłe. A jakie zdaniem pana profesora były największe osiągnięcia, jeśli chodzi o zakres szeroko pojmowanej humanistyki? Z humanistyką jest trochę gorzej, dlatego że niż w porównaniu jak gdyby do nauk ścisłych czy nauk przyrodniczych, bo tutaj jeszcze o naukach przyrodniczych dobrze by było wspomnieć, mamy Kazimierza Funka i witaminy. Mamy kwestię Ludwika Hirschfelda, tego, który jak gdyby był autorem oznaczania systemu oznaczania grup i szczepionki. Krwi. I mamy szczepionkę na dur plamisty profesora Rudolfa Weigla. W przypadku humanistyki problem polega na tym, że ona ma zdecydowanie mniejszy rezonans, jeśli chodzi o skalę międzynarodową, prawda? Te wyniki badań są zdecydowanie mniej porównywalne. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o naukę, nauki humanistyczne z okresu dwudziestolecia międzywojennego, to pewnie jest Władysław Tatarkiewicz, profesor Władysław Tatarkiewicz i historia filozofii. No, do dzisiaj studenci się z tego uczą. Dokładnie. Jesteśmy w Krakowie, jesteśmy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mamy naszego poprzednika wielkiego, tak, profesora Władysława Konopczyńskiego.
i monumentalne, wyjątkowe dzieło, które po sobie nam zostawił, czyli Polski Słownik Biograficzny. No, które jest ciągle kontynuowane, no bo szansa tak. zakończenia jest dosyć niewielka. Tak, to dzieło oczywiście w stosunku do pierwotnych założeń, to zresztą można łatwo porównać, zestawiając te pierwsze tomy z tymi tomami, z którymi mamy do chwili obecnej, czy w chwili obecnej do czynienia. Ta formuła się zmieniła, natomiast prawda jest taka, że rzeczywiście historiografie, historycy innych krajów do dnia dzisiejszego nam zazdroszczą, że mamy coś takiego jak Polski Słownik Biograficzny. Polski Słownik Biograficzny to dzieło bezsprzecznie monumentalne i niezbędne w warsztacie historyka. A czy z zakresu na przykład historii prawa są jakieś dzieła, które do dzisiaj nie straciły swojej ważności? Czy generalnie polscy naukowcy, taka całościowa konstatacja, sobie co do zasady dobrze radzili w przypadku tych dziedzin czy dyscyplin, w których nie był potrzebny jakiś większy kapitał. Tam, gdzie wystarczała sprawna głowa, tam rzeczywiście oni w tej czołówce światowej się byli w stanie w jakiś sposób utrzymać. W przypadku prawa rzeczywiście tak trochę jest. No, wśród najwybitniejszych prawników mamy profesora Petrażyckiego, tak? Natomiast z takich, bym powiedział, efektów pracy intelektualnej naukowców z okresu dwudziestolecia międzywojennego, w okresie dwudziestolecia bardzo docenianym, no dzisiaj oczywiście w jakiejś tam mierze wymagającej pewnych korekt, to jest kwestia takich rozwiązań stosowanych, tak? Czyli na przykład kodeks karny, czy kodeks handlowy. Przecież kodeks handlowy przyjęty w roku 1934 obowiązywał w Polsce w zasadzie do początku tego wieku. Tak? Więc to jak gdyby trwałość tych rozwiązań wypracowanych w okresie dwudziestolecia międzywojennego przy walnym udziale, bo to wszystko profesorowie pisali, była bardzo duża. Analogicznie z bodajże ustawą o prawie wekslowym i czekowym, które w mniejszym stopniu do dzisiaj obowiązuje. Tak, tak, tak. Znaczy mnóstwo tych rozwiązań prawnych to wszystko były rozwiązania, które były wypracowywane w ramach komisji kodyfikacyjnej. Ona powstała w 1919 roku, składała się z najwybitniejszych profesorów polskich uniwersytetów. I tam były wykuwane pewne rozwiązania, które w zasadzie od połowy lat 20. systemowo jak gdyby były wprowadzane. One z jednej strony jak gdyby ujednolicały porządek prawny w obszarach składających się z poszczególnych trzech zaborów wchodzących w skład państwa polskiego. Z drugiej strony wprowadzały w państwie polskim pewne najnowocześniejsze rozwiązania, jeśli chodzi o system prawny. Czyli jednym słowem, światłe umysły, z których do dzisiaj korzystamy. Tak jest. W jakich realiach rozwijały się placówki naukowe w okresie dwudziestolecia międzywojennego? Wejście polskiego szkolnictwa wyższego w okres dwudziestolecia międzywojennego było tyle ciężkie, że tak na dobrą sprawę na większości obszaru państwa trzeba było je budować od podstaw. Tak? Mamy zaczyn, który został wyniesiony z okresu zaborów, z zaboru austriackiego, czyli uniwersytety w Krakowie, we Lwowie. Jest Politechnika Lwowska, miała powstać, bo plany takie już były przed wojną, Akademia Górnicza, ona finalnie jak gdyby powstała już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W zasadzie od 1914 roku mamy takie systematyczne pączkowanie. W pierwszej kolejności jest Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan. I od 1918 po kolei powstaje Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Poznański, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Oczywiście pewnym poważnym problemem jest kwestia ograniczonych zasobów kadrowych. Tak? Te wszystkie uniwersytety opierają się na kadrze, która wywodziła się z Galicji. Systematycznie jak gdyby musiały się dochowywać swoich własnych. Natomiast to jest pewnego rodzaju zaczyn, podstawa, na której to szkolnictwo wyższe się rozwijało. Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego wzrasta, choć dynamika nie jest jak gdyby tutaj równa, liczba studentów na uczelniach wyższych,
Przy czym studiowanie w okresie dwudziestolecia międzywojennego inaczej niż współcześnie jest, czy było odpłatne. I w związku z tym studia przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego miały charakter elitarny. Powiedzmy sobie też wprost, podobnie jak i szkoły średnie, tak? No bo i nauka w szkołach średnich w okresie dwudziestolecia międzywojennego była odpłatna. A czy władze państwowe ingerowały w autonomię uczelni? No, te pierwsze lata to podstawowym problemem jest kwestia unifikacji, tak? Czyli wypracowania pewnych rozwiązań wspólnych dla całego obszaru państwa polskiego. Natomiast jest rzeczą oczywistą, że zmiany o charakterze politycznym w państwie wpływały również na sytuację szkolnictwa wyższego i w tych kategoriach należy rozpatrywać tak zwaną ustawę jędrzejewiczowską z 1933 roku, która w istocie ograniczała autonomię szkół wyższych. To wpływało i na kwestie związane z pewną swobodą w zakresie wewnętrznej organizacji uczelni, likwidowano katedry, zarówno te, które były nieobsadzone, czyli mamy tutaj pewien element racjonalności ekonomicznej jako uzasadnienie, ale także te, które były obsadzone przez profesorów no, nieżyczliwych, tak, obozowi rządzącemu. No choćby jak Stanisław Kot z mojego zakładu. Tak jest, dokładnie. A zmieniając odrobinę temat, czy w dwudziestoleciu międzywojennym ten nowy prąd, który się rozwijał w sztuce, czyli modernizm, wywarł istotny wpływ na życie obywateli? W ogóle, jeżeli spojrzymy na kwestie związane z architekturą, ze sztuką w okresie dwudziestolecia międzywojennego, to tam mamy kilka prądów, kilka nurtów, które się w jakiś sposób ścierają. Mamy ten styl ludowy, który jest promowany czy uprawiany przez część środowisk artystycznych. Mamy pewne dziedzictwo, tak, warsztatów krakowskich, natomiast bez wątpienia pewnym takim znakiem rozpoznawczym, jeśli chodzi o architekturę, sztukę w okresie dwudziestolecia międzywojennego, była sztuka modernistyczna. Prąd, który też jak gdyby czasami jest określany mianem tak zwanego stylu polskiego, tak, był to trochę taki znak rozpoznawczy państwa polskiego odrodzonego, które starało się odnajdować pewną własną drogę do tego, żeby promować własną witalność, własną siłę, też przy tej okazji pewnego rodzaju nowoczesność. Dlatego też gros tych inwestycji, które, jeśli chodzi o kształt architektoniczny, w tym stylu się utrzymywała, one były inwestycje finansowane ze środków publicznych, albo samorządowych, albo... Choćby w Krakowie, prawda? Państwowych, dokładnie. No w Krakowie mamy Muzeum Narodowe, mamy budynek Biblioteki Jagiellońskiej, mamy budynki w okresie dwudziestolecia międzywojennego banków. Z jednej strony zbieg Dunajewskiego oraz Garbarskiej, z drugiej strony na placu Szczepańskim, tak zwane niebotyki, czyli polskie określenie dla drapaczy chmurów, oczywiście na miarę naszego miasta. No i śląski miasta. Drapacz chmur w Katowicach. Tak jest. No Śląsk w ogóle, poza tym, bo jakby Katowice są znane przede wszystkim z architektury secesyjnej, tak? Natomiast o tym elemencie modernistycznym bardzo często się zapomina. Zresztą podobnie te inwestycje były realizowane w województwach wschodnich, Lwów, Wilno, Brześć. Natomiast perłą oczywiście jest Gdynia, gdzie ten proces inwestycyjny zaczyna się od portu, a w zasadzie na tej kanwie w ciągu 20 lat powstaje ponad 100-tysięczne miasto, które jak gdyby, gdzie całe założenie tak na dobrą sprawę jest jedną wielką perłą architektury modernistycznej. A podsumowując, jakie zdaniem pana profesora były najważniejsze osiągnięcia polskiej kultury w tym okresie? Generalnie kultura w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo intensywnie się rozwijała, co jest efektem no, powstania niepodległego państwa, które tworzy sprzyjające warunki. Tak? To jest problem mecenatu instytucji publicznych, z którym mamy do czynienia w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Więc i kinematografia się rozwija, i radiofonizacja, rzeźba, malarstwo, różne style. Natomiast jeżeli miałbym się zastanowić, co w największym stopniu jak gdyby wywarło wpływ na
Generalnie rozwój kultury Polski w XX wieku, to pewnie bym wspomniał o literaturze, tak? Dlatego że po literaturze wytworzonej w okresie dwudziestolecia międzywojennego wydaje mi się, że zostało nam proporcjonalnie najwięcej. Tak? To mamy z Kamandrytów z Julianem Tuwimem, to mamy Tadeusza Dołęgę Moskowicza z karierą Nikodema Dyzmy i nawet ostatnią, tak? Ekranizacją Znachora, to mamy Marię Dąbrowską, to mamy Stanisława Witkacego, to mamy Witolda Gombrowicza, no to mamy żagarystów z Czesławem Miłoszem, czyli albo nobliści, albo tacy, którzy się o Nobla otarli. Tak na dobrą sprawę te wszystkie przykłady to są publikacje, to są książki, to są dzieła, no, które wchodzą z jednej strony do kanonu polskiej literatury, ale do tego stopnia, jak gdyby wchodzą do kanonu polskiej literatury, że my się z nimi spotykamy w szkole, bo są po prostu lekturami. Czyli jednym słowem, fascynujący okres, wybitni naukowcy, wspaniali literaci i bardzo ciekawa sztuka. Zdecydowanie. Spacerując po krakowskim Placu Szczepańskim, warto zatrzymać się na chwilę i podziwiać tę perłę modernistycznej architektury, która oddaje atmosferę ówczesnych czasów. To wtedy właśnie powstawały te słynne niebotyki, które miały także istotny wymiar propagandowy, symbolizując dynamikę rozwoju kraju oraz zamożność państwa polskiego. Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce było wyjątkowym i przełomowym okresem. To wówczas działali wybitni naukowcy w różnych dziedzinach, od nauk ścisłych po humanistyczne, a literatura dynamicznie się rozwijała. Jednym słowem, wyjątkowa epoka, wyjątkowi twórcy.